dobiegł końca WoW Classic w swojej przeddodatkowej, waniliowej wersji. Przedmiot kontrowersji, spisków, kłótni i masowej rzezi świń w Durotar. Nie ukrywam, że chciałem ten filmik zrobić jakieś dobre 2 miesiące wcześniej, ale jak część z was wie, kończyłem studia, a potem wolne, więc trzeba było trochę pozamulać w gierkach, potem ta jeszcze afera w Blizzardzie i tak dalej, więc no zrobiła się obsuwa. W każdym razie, podtrzymując pewną tradycję, podsumujmy i ocenimy, jak wyszedł ten, nie ukrywajmy, dosyć przełomowy projekt, jakim był WoW Classic. Rozpocznę swoim osobistym doświadczeniem z vanillawowem, które opiewa na ukośnik plate liczony w setkach dni, w tym wiele postaci wbitych na 60 i wielokrotnie wyczyszczonych wszystkich rajdów. Historia jednak wbrew pozorom nie zaczyna się na samej premierze WoWa Classic i nie zaczyna się nawet na ogłoszeniu WoWa Classic. Historia WoWa Classic w moim spojrzeniu zaczyna się na Nostalriusie. Czym był Nostalrius, spytacie? Był to jeden z najbardziej blizz-like'owych i pozbawionych customowych rzeczy jak mikropłatności prywatny serwer, funkcjonujący za czasów, gdy na tym właściwym WoWie swój żywot miał dodatek Warlords of Draenor. Mówimy to o okolicach 2015 roku, a ja sam wtedy jeszcze jestem szalonym licealistą. Nostalrius, jak wspomniałem, był blizz-like privem, który stanowił progresywnego vanilla WoWa na bazie finałowego patcha 1.12, czyli nawiasem mówiąc dokładnie rozwiązanie, które potem zastosował Blizzard przy WoWie Classic. Nostalrius był jednocześnie moją jedyną poważną przygodą z prywatnymi serwerami. Możecie mnie tu oczywiście oceniać jak chcecie, ja tu już nie chcę wchodzić w tę odwieczną dyskusję o aksjologii i moralności grania na privach, ale w każdym razie powiedzieć mogę tyle, że mnie jak i wielu innych przekonała do tej przygody legendarna jakość dodatku Warlords of Draenor i też po prostu tęsknota za przeżyciem tak zwanego starego WoWa, a ja oryginalnie zacząłem grać na Burning Crusade, więc też ten klasyczny okres trochę mnie ominął i słyszałem o nich tylko w legendach. Dlaczego jednak tu w ogóle o tym Nostalriusie mówię? Jak zaraz wyjaśnię, to właśnie historia Nostalriusa w sposób bezpośredni doprowadziła do powstania WoWa Classic. Dynamiczny żywot Nostalriusa zakończył się na etapie bycia przeddzień wypuszczenia Anki, czyli w końcówce odpowiednika czwartej fazy klasika, w której pojawił się Zulgurup i drugi Battleground. Mówię dynamiczny, bo na standardy prywatnego serwera Nostalrius naprawdę bił rekordy popularności i wciąż rósł w siłę, otwierając kolejne następne serwery, by rozładować przeludnienie. Ja zacząłem na nim grać chyba nie na samiusieńkim jego początku, ale pamiętam, że jak ja już dobiłem 60 i rajdowałem, to było jeszcze samo Molten Core, przed wypuszczeniem Blackwing Lair. Moją postacią, którą miałem przeżyć mój Classic Experience, zanim ten termin jeszcze został wylansowany, był potężny Dwarf Warrior o imieniu Tarnar. Jeżeli ktoś jakimś cudem kojarzy, to pozdrawiam, bo paru Polaków na noście było. Tak, wylewelowałem do 60 Warriora i nim potem rajdowałem. I to tak nie byle jak, bo pamiętam, że potrafiły być to 3-4 rajdy w tygodniu, zwłaszcza jak potem był jeszcze Zulgurup, a ja byłem gildiowym tankiem. Do końca trwania Nostalriusa byłem już prominentnym rajderem z full setem tier 2, chyba też całym tier 1, plus takie też studeńka jak gildiowo sponsorowany Nightfall, bronie i trinkety z BWL, no generalnie przemnóstwo tych rajdów zrobiłem, a w mojej gildii wyfarmiliśmy nawet Thunderfury i chyba bym był nawet następny w kolejce do dostania legendarnej broni. Oprócz tego miałem też na 60 levelu Huntera, Paladyna, tam Warlocka też na 40 którymś czy 50 i parę jeszcze innych. Miałem mnóstwo screenshotów z tego czasu, które bym strasznie chciał tutaj wam pokazać, ale niestety przez laty spalił mi się dysk, na którym się one oczywiście znajdowały. Mniej więcej też w czasie trwania, czy też dosłownie na chwilę przed Nostalriusem był ten legendarny BlizzCon, na którym Alan Brak, zapytany o to, czy zobaczymy kiedyś coś takiego jak WoW Classic, prześmiewczo powiedział, że tylko nam się tak wydaje, żebyśmy tego chcieli, w tle mając wielki baner Warlords of Draenor. W każdym razie. Tak życie powoli na tym serwerze się toczyło, a ludzi w niego grało coraz więcej i więcej. Wtem nagle, bach, przyszedł dzień apokalipsy. Nostalrius ogłosił, że dostali pismo od Blizzarda z nakazem zamknięcia serwerów. I to jest kluczowy moment. Tysiące ludzi po prostu zwariowało ze złości, w tym nie ukrywam również ja, no bo to kilkaset czy nie wiem ile dni przegranych na Nostalriusie pójdzie po prostu w zapomnienie, a to też był moment, w którym Nostalrius chyba oficjalnie ogłosił, że po zakończeniu Vanilli powstaną też nowe serwery z progresyjnym Burning Crusade, na którym będziemy mogli przekopiować postacie z klasika. Znowu rozwiązanie żywcem potem przez Blizzarda przepisane. Na ulicach klasycznego Azeroth rozlały się strajkujące tłumy, skandujące antyżołnierze, antyrządowe, znaczy antyblizzardowe hasła, bo Nostalrius miał jeszcze bodajże tydzień czy ileś tam życia, zanim go zamknął na zawsze. Na tej fali powstała petycja do Blizzarda, którą tysiące Nostalriusowych graczy wypełniło, w tym oczywiście również i ja, która poszła do Blizzarda. I Blizzard, uwaga, zareagował. Zaaranżowane zostało legendarne spotkanie w biurach Blizzarda z ekipą prowadzącą Nostalriusa, w którym ta ekipa tłumaczyła Blizzardowi, dlaczego tyle osób jest oburzonych, a Blizzard zgodnie z późniejszą relacją Nostalriusowców stwierdził, że ta pasja jest przez nich podzielana i chcieliby ją zrealizować, ale coś tam, trochę ciężko, pewne techniczne problemy, środki, coś tam i tak dalej. I dlatego właśnie to jest ten absolutnie kluczowy, moim zdaniem, moment, bo Blizzard tutaj zrozumiał, ile jest osób, które by chciało WoWa w swojej klasycznej wersji i jak bardzo znaczącą stanowią oni grupę. W późniejszym czasie się pojawiały jakieś takie dziwne pomysły jak serwery Pristine i tak dalej, a globalny WoW teraz niedługo wchodził w fazę dodatku Legion, który zdobędzie serce moje, jak i wielu innych. I ponad 2 lata minęły, kod i dane z Nostalriusa co prawda zostały oddane i przeniesione na prywatny serwer Kronos, ale ja już z tym nurtem tam dalej nie szedłem, bo jak wspominałem, pochłonął mnie Legion, a mój epizod z privami się ostatecznie zakończył. Minęły tak ponad 2 lata, aż nadszedł ten sądny BlizzCon. Do dziś wspominam go zresztą jako najlepszy BlizzCon ze wszystkich, jakie widziałem, na którym ogłoszono Battle for Azeroth i właśnie wreszcie to. And I want to talk about ice cream. Ice cream is great. Cookies and cream is actually my all-time favorite dessert. But I understand that for some of you, your favorite flavor is vanilla. Pamiętam, jak się tu chichrałem ze szczęścia, jak oglądałem ten BlizzCon przy chipsach i coli. Ogłoszony zostaje WoW Classic, który wstrząśnie całym rynkiem MMORPG na świecie. Premiera Classica zjada po prostu wszystko i niebywały sukces zwrócił na moment uwagę całego świata gamingu. W tym również rzecz jasna i moją. Ja już wtedy od jakiegoś czasu zacząłem streamować i też wydaje mi się, że to jest okres początków mojego kanału na YouTubie, na którym teraz jesteśmy. W tym m.in. wypuszczam właśnie jeden z moich pierwszych większych filmików, przewodnik po klasach w WoWie Classic, którego zresztą też kontynuację na TBC zrobiłem niedawno. To jest może troszkę off-top, ale właśnie tym powodem, dla którego jak WoW Classic wychodził, to ja miałem wszystko tak na świeżo i na bieżąco, był właśnie fakt mojego rocznego grania na Nostalriusie jakieś 3-4 lata wstecz. Jeżeli więc chodzi o moje, że tak powiem, referencje i doświadczenie w waniliowym WoWie, summa summarum na WoWie Classic wbiłem maksymalny 60 level Priestem, Magiem i prawie Rogue'iem, plus jakieś tam 30 Hunterem i Warlockiem, 20 Paladynem i parę mniejszych. Jeżeli do tego doliczyć jeszcze te 3 wbite 60 na Nostalriusie, który raz jeszcze podkreślam był Blizz-like i pozbawiony jakichś tam przyspieszaczy i tak dalej, to na dobrą sprawę Szaman i Druid to są jedyne klasy, którymi nie wbiłem 60 lub pobliskiego levela. Questy po stronie przymierza to znam po prostu na pamięć. Jeżeli o rajdy chodzi, to rajdowałem Warriorem, Priestem oraz Magiem i to naprawdę przez wiele tygodni i tierów. Patrząc na samego tylko Maga, parokrotnie wyczyściłem każdy z waniliowych rajdów, zabiłem każdego bossa, byłem całkiem nienagannie ubrany, a i nie zapominajmy, że wylewelowałem też potem od nowa Drana i Huntera, ale to już było de facto na pre-patchu TBC, który trochę zmienił. Powiedzieć więc po tym wszystkim chyba mogę, że no trochę w tę wanilę, prawda, grałem, ale nie uważam tego za czas zmarnowany, bo tak jak zawsze powtarzam, stary WoW, w tym wanila zwłaszcza, był zupełnie innym rodzajem gry i przeżycia, też skoncentrowanym na czym innym, o czym jeszcze będziemy mówić. I celem WoWa Classic było odtworzenie tego przeżycia z 2004 roku. Czy się udało? Tak i nie. Powody tego nie zgrupować możemy w 2 kategorie. Wewnętrzne oraz zewnętrzne. Kurde, jakby magisterkę znów pisał. Poprzez wewnętrzne rozumiem zmiany w samej grze w stosunku do swojej pierwotnej wersji. Pamiętać musimy bowiem, że oryginalny WoW przez swój waniliowy okres był przepełniony ciągle naprawianymi bugami, glitchami i błędami, które gracze też eksploitowali. Vanilla jako jedyny taki okres w WoWie doczekała się 12 dużych patchów z mniejszymi po drodze, naprawiając nie tylko błędy jako niezamierzone glitche, ale również na przykład balansując klasy, zmieniając je, w tym ich drzewka talentów i tak dalej. Blizzard więc, w mojej ocenie słusznie zresztą, zdecydował się puścić cały waniliowy content na systemowej, na mechanicznej bazie finałowego patcha Vanilli 1.12, który był po prostu najbardziej doszlifowany. Nawiasem mówiąc, dokładnie tak samo jak zrobił Nostalrius. Ale było też parę mniejszych zmian, których nie było nawet oryginalnie. Największą z nich była implementacja tak zwanego layeringu, który graczy na zatłoczonym serwerze rozdzielał w różne niejako fazy, by gra była po prostu, mówiąc wprost, grywalna. W późniejszych okresach też to wyłączali, jak ludzi było już po prostu na klasiku mniej. Niektórzy twierdzą, że to właśnie to zupełnie zrujnowało Classic Experience, że to w ogóle nie było to samo i coś tam. Ale moim zdaniem te zmiany raz, że były co do zasady słusznymi decyzjami i wpłynęły na poprawę jakości rozgrywki, to dwa, że one naprawdę nie wpłynęły w żaden znaczący sposób na naruszenie tego Classic Experience. O wiele bardziej wpływ taki miały zmiany z tej drugiej kategorii, różnice o charakterze zewnętrznym. W ich świetle powiedzieć musimy sobie wprost. WoW Classic to nie była ta sama gra i jej przeżycie, co WoW Vanilla. I powodem tego nie są mechaniczne zmiany gry, tylko właśnie wszystko dookoła, czyli po prostu jakby rzeczywistość wokół tej gry. W 2004 nie dość, że byliśmy na zupełnie innej technologii, przeciętne komputery wtedy ledwo tego WoWa udźwigały, gdzie dzisiejszy go niosą małym paluszkiem, to też świat wokół nas był inny, świat gamingu był inny, czy wreszcie sam statystyczny gracz był nawet inny. Przykładowo, dziś grając w Classica, jeżeli chcemy szybko wylewelować postać, to wpisujemy to w Google w 2 sekundy i mamy 5000 poradników, jak to zrobić. Setki sprawnie działających addonów, ulepszających i ułatwiających wszystko i wiele innych. Albo mamy do wyboru z questa nagrodę i nie jesteśmy pewni, która jest najlepsza dla naszej klasy. Dziś w ciągu minuty jesteśmy się w stanie dowiedzieć, co jest najlepsze i mechanicznie najlepiej działa przez analizy prowadzone przez Fury Crafterów. Tego wszystkiego kiedyś po prostu nie było. I nie chcę w tym miejscu nadmiernie boomerzyć, ale mam wrażenie, że to jest coś, co może być strasznie ciężkiego do zrozumienia graczowi, który po prostu w tamtej rzeczywistości nie funkcjonował. A rzeczywistość była taka, że nikt tak naprawdę nic nie wiedział, a z grupy tych, co twierdzili, że wiedzą, to pewnie jakiś znikomy procent miał faktycznie słuszność. I taki stan rzeczy miał nieprawdopodobny wpływ na inne doświadczenie grania w WoWa, bo na przykład poprzez brak takiej powszechnej świadomości na temat tego, co jest dobre i najlepsze, jakie klasy są metowe i coś tam, była o wiele mniejsza presja społeczna na ten taki min-maxing. Jeżeli w 2005 roku miałeś fantazję grać krótkodystansowym survival hunterem walczącym wręcz i chciałeś iść na dungeon czy nawet raid, to generalnie rzecz biorąc nie było z tym jakiegoś większego problemu, bo raz jeszcze nie było powszechną świadomością, czym w cudzysłowie należy grać. Dziś jednak było zdecydowanie inaczej i jest zdecydowanie inaczej. I szansa na to, że cię wyśmieją, że grasz nieprawidłowo i nie wezmą cię do grupy jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie większa. Czyli rozgrywka w obrębie tej samej gry, w tej samej grze potrafiła być skrajnie inna niż lata temu. Właśnie przez tego typu rzeczy, które nazwałem zewnętrznymi, które spowodowały, że Classic Experience to raz jeszcze nie jest jednak 1 do 1 to samo co Vanilla Experience. I niestety jedną z brutalnych prawd pokazanych przez WoWa Classic jest fakt, że czasu nie cofniemy. I możemy odtworzyć grę z tamtych czasów, natomiast nie odtworzymy gracza z tamtych czasów, realiów tamtych czasów, po prostu tamtych czasów. Ale dość ogólników. Gameplay WoWa, czy to klasycznego, czy aktualnego, podzielić możemy na 2 segmenty. Levelowanie i endgame. I według tego klucza też podsumujmy przebieg naszego Classic Experience. A więc levelowanie. W oryginalnym WoWie było ono czymś zupełnie innym niż obecnie. W aktualnym WoWie etap zdobywania poziomów już od dawna zajął podrzędną, suplementarną rolę w stosunku do endgame'u, czyli maksymalnego poziomu, gdzie leży prawdziwy ciężar rozgrywki. Gdy jednak WoW po raz pierwszy zobaczył światło dzienne, powiedzieć można, że było dokładnie na odwrót. To właśnie ten proces zdobywania poziomów to było to mięso i ciężar rozgrywki, podczas gdy tak zwany endgame dopiero raczkował jako w ogóle koncept w umyśle Blizzarda i nas jako graczy. Levelowanie jest długie i relatywnie trudniejsze, choć w kontekście klasika jest to oczywiście bardzo problematyczne słowo. Bo ta trudność tutaj często nie będzie się wyrażała w taki bezpośredni sposób, że na przykład w walce musisz odpowiednio szybko reagować na pewne zdarzenia. To też jest, ale to w ogóle nie jest ten sam poziom, co dajmy na to we współczesnych Mythic Plusach. To bardziej chodzi o takie rzeczy jak drogość w kupowaniu klasowych umiejętności lub wierzchowca, czy krótki oddech w wodzie, przez który ciężej się będzie robił jakiegoś questa pod wodą, chyba że ma się odpowiedni na przykład eliksir lub inny item. Do tego klasikowego rozumienia trudności jeszcze wrócimy przy rajdach. W każdym razie ciężar rozgrywki położony w levelowaniu miał swoje daleko idące konsekwencje. Dzięki temu właśnie ten świat był o wiele żywszy i taki obszerniejszy. Rozgrywka to bardziej eksploracja i przemierzanie tego świata jako cel sam w sobie, aniżeli środek do celu. Dzięki temu też rozwój naszej postaci mieści się w tym przemierzaniu świata i zdobywaniu poziomów bez takiego wrażenia, że no dopiero gdzieś tam na końcu drogi zacznę być jakkolwiek mocny. Nie. Gra się dzieje tu i teraz, a proces levelowania przypomina bardziej taką właśnie podróż. Nawet design questów jest inny. Tak, w Vanilli były też questy typu wyjdź z chaty i zabij 10 świń, ale było też dużo takich epickich historii w ramach quest chainów, które potrafiły wysyłać nas po całym świecie, znowu umacniając to poczucie podróży. Co więcej, niektóre historie questów potrafiły być naprawdę ciekawe i wciągające, przy czym są to questy, których nie uświadczymy już na retailowym WoWie od kataklizmowego reworku świata. Jednym z moich ulubionych przykładów jest historia legendarnej broni Kosy Elun, w ramach której przemierzamy z Ashenvale w Kalimdorze aż do Duskwood na drugim kontynencie, tłumacząc nam dzieje nocnych elfów, worgenów i innych. Jakkolwiek można to nazwać designem trochę uciążliwym, jak musimy zapierdzielać po całym świecie, by zrobić jeden quest, co często się po prostu nawet nie opłacało czasowo, to powodowało to jednak, że nie było aż takiego odczucia takiej schematyczności questów. Historie quest chainów na retailu też potrafią być mega dobre i ciekawe, ale jednak ich techniczny design robienia jest zazwyczaj w pewnym takim quest hubowym schemacie, z którego te chamskie questy klasika potrafiły wyrwać. A propos trudności, to nie sposób przemilczeć też legendarnych klasikowych questów eskortowych, które były często brutalne i karające, a quest giverzy się oczywiście spawnowali pół godziny, więc jak ktoś właśnie zaczął go bez nas, no to mamy pecha. I to jest właśnie przykład tej takiej trudności w cudzysłowie klasika, o której mówiłem. Co więcej, właśnie specyfiką klasycznych MMORPG jest wielość grupowego kontentu w trakcie levelowania. Gra nas niejako wpycha w interakcję z innymi graczami poprzez na przykład questy grupowe czy questy wysyłające nas na dungeony. Kwestia grupowania się w ogóle wyglądała inaczej w klasiku. Nie ma żadnego group findera, czyli systemu w grze, dzięki któremu niejako automatyzowany jest proces dobierania się graczy w grupy. W klasiku znajdowanie się nawzajem jest bardziej takie dzikie i nieułatwione. Żeby znaleźć ludzi do grupowego kontentu, musieliśmy patrzeć na czat w grze, plus jakieś gildie, czy pisać do dodawanych właśnie wcześniej przyjaciół. I to właśnie, ten brak automatyzacji w tym procesie wymuszało na nas interakcje socjalne pomiędzy graczami, bo to ty musiałeś napisać do kogoś i nawiązać z nim najpierw rozmowę, zamiast po prostu kliknąć przycisk, który automatycznie cię do grupy przydziela. Ważna tu jest też kwestia braku cross-realmu, czyli technologii łączącej graczy z różnych serwerów. Jeżeli robiłeś grupowego questa i spotkałeś w jego trakcie jakąś osobę, bądź na przykład przeciwnika z przeciwnej frakcji, to istniała wcale niemała szansa, że jakiś czas później w innej krainie przy innej okazji spotkasz tę samą osobę znów. Taki generalny stan rzeczy w grze powodował, że nawet w roku 2020 i 2021 ta społeczność, to poczucie community w grze jest o wiele takie widoczniejsze i no po prostu ewidentnie silniejsze niż na WoWie retailowym. To doświadczenie bycia częścią zaludnionej gry jest, czy też było na klasiku, na zupełnie innym poziomie. Do tego dochodzi jeszcze wiele innych aspektów, jak ekonomia i to, że wszystko jest drogie, w tym nawet klasowe skille, i więc wszystko trzeba zbierać i oszczędzać, no chyba że masz 20 niezbanowanych botów farmiących golda oczywiście, czy World PvP, które dodawało dodatkowych smaczków do niebezpieczności świata. Jeśli chodzi o mnie, to ja naprawdę jestem fanem takiego oldschoolowego podejścia do levelowania. Czy jednak chciałbym powrotu takiego modelu do aktualnej gry? Uwaga, nie. Nie chciałbym. I pozwólcie mi, że wyjaśnię dlaczego. Nie jest bowiem przypadkiem, że w zasadzie każde tego typu MMORPG z lat 2000 od takiego designu odeszło. Był to naturalny efekt przenoszenia ciężaru rozgrywki na endgame wraz z nowymi aktualizacjami do gry. Bo długofalowym problemem takiej konstrukcji gry MMORPG jest to, że jeżeli ciężar gry leży w długim levelowaniu, to główny system progresji naszej postaci w grze ma charakter zamknięty, czyli że wraz z osiągnięciem poziomu maksymalnego nasza rozgrywka tak naprawdę dobiega końca. Jeżeli nie mamy ochoty na przejście tego procesu od nowa jakimś altem, tylko chcemy się skupić na naszej głównej postaci, w którą przecież zainwestowaliśmy już tyle czasu i chcemy ją rozwinąć i by doszła jak najdalej i szła jeszcze dalej, to efektywnie po prostu gra się dla nas kończy. A więc jeżeli nie ma dla nas nic do zaoferowania, no to po prostu przestajemy w nią grać. A z czasem po prostu coraz więcej graczy ten maksymalny poziom swoją postacią osiągnie. Gra więc zaczyna się niejako zwijać, bo gracze przestają grać, nie mając co robić, a przez to świat zaczyna być też coraz mniej żywy. I to właśnie jest powód, dla którego zaczęto tworzyć content endgame'owy, który sobie zaraz w waniliowej wersji zresztą omówimy. To dzięki niemu nasza postać, w którą tyle zainwestowaliśmy, ma coś do robienia już po osiągnięciu poziomu maksymalnego. No tylko, że ten content też się kończy. A więc robimy co? Dodajemy następny. I następny. I w pewnym momencie budzimy się w miejscu, w którym ciężar gry tak naprawdę przeniesiony jest z levelowania na endgame, do którego ogromna część graczy nawet nigdy nie dociera. Więc jako game devowie inwestujemy czas i środki w rozwój gry w miejscu, którego nawet nie zobaczy większość graczy. Takim fajnym wowowym przykładem jest finałowy raid Burning Crusade, nad którym Blizzard siedział i tam się działy jakieś fajne rzeczy, ale tak naprawdę co z tego, bo nie zobaczyło go w pełni nawet 1% całego player base'u. I też można sobie wyobrazić, jak wpływa to na marketing i przyciąganie nowych graczy, którzy po prostu, jeżeli ten stan rzeczy się utrzymuje, nie mają zupełnie chęci włączania się w grę, ponieważ mają to poczucie bycia po prostu tak w tyle. I tego, że cokolwiek nowego, fajnego jest w grze, to jest w ogóle przed nimi jeszcze tyle, że zanim oni by do tego doszli, to w ogóle nie ma sensu grać, bo i tak tego nie zrobią. Ktoś tu może oczywiście powiedzieć, że no ale właśnie to jest fajne, że jest to tak mało dostępny content i to czyni go tak wyjątkowym jak ten Sunwell Plateau. I miałby on rację. Tylko nie zmienia to faktu, że jest to może fajne dla pewnej endgame'owej części graczy, ale niestety niweluje to sens inwestowania środków w nowy content z perspektywy finansowej i nie jest to atrakcyjne dla nowych, czy właściwie chyba nawet większości graczy, a sama gra się niejako po prostu zwija. To jest po prostu coś, co nazywam pułapką, w którą w naturalny sposób wpada każde tego rodzaju MMORPG wraz z upływem czasu. Co więcej, im dalej w ten czas, a ciężar gry cały czas pozostanie przy levelowaniu, to tym bardziej gameplay koncentruje się na zdezaktualizowanym po latach kontencie gry. Tu w miarę fajnym przykładem może być teraz popularne Final Fantasy we wczesnych fazach levelowania. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem istnieć może pewne wyjście z tej pułapki, którego nie zastosowano, ale to sobie pogadam o tym przy innej okazji. Jako moje ostatnie słowo o levelowaniu powiem, że jeżeli ktoś jest fanem tego rodzaju designu MMORPG i szuka czegoś świeżego, to polecam przyglądać się grze Pantheon, o której nawet niegdyś popełniłem filmik. Wbrew pozorom, endgame jeszcze w czasach waniliowego WoWa też mimo wszystko istniał, choć jeszcze, jak wspominałem, raczkował. I tak samo jak levelowanie, było to zupełnie inne przeżycie w porównaniu z aktualnym retailowym WoWem. Sprowadzał się on oczywiście przede wszystkim do rajdowania, więc od samych rajdów też zacznijmy, a mianowicie najgorętszym tematem poziom trudności. Czyli jak jako społeczność przeszliśmy od absurdu do przesady. Dziś już coraz mniej osób o tym pamięta, ale w czasach sprzed wyjścia klasyka wszędzie w społeczności, w grze, na grupkach czy na forach słuchało się o tym mitycznym poziomie trudności rajdów z kiedyś i przy każdym nowym World Firście pojawiała się grupa głosów, że no teraz te rajdy to w ogóle daj pan spokój, kiedyś to by parajdowali takiego Anki rajd czy Naxa, to by zobaczyły co to trudny rajd, bo je tak długo czyszczono. I znowu przez moją historię, w ramach której ja w Vanilla grałem jeszcze przed wyjściem klasyka, bardzo tego typu głosy mnie urzekały. I znowu, dziś po fakcie może się to wydawać dziwne, ale naprawdę uwierzcie mi, pamiętam te zakrojone dyskusje o tym, jakie te rajdy dziś są casualowe, a kiedyś były takie hardkorowe i trudne. Co się stało dalej, to wielu z was już zapewne wie. Premiera WoWa Classic bezlitośnie zdeptała i zmiażdżyła różowe okulary nostalgii, zresztą nawet nie tylko jeśli chodzi o same rajdy, a ludzie z tych rajdów po prostu zrobili żart. Naxxramas przez lata uważany za najtrudniejszy rajd, bo patrząc na liczby oryginalnie wyczyszczono go tam po około 3 miesiącach, dziś wyczyszczony został w 1,5 godziny. Nie dziwi więc, że od tego czasu apologeci mitycznej trudności oryginalnego WoWa zapadli się pod ziemię i słuch o nich zaginął. No ale... Odnoszę od dłuższego czasu wrażenie, że ten kontrast pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością spowodował, że przesunęliśmy się od tych absurdalnych twierdzeń w stronę przesady w drugą stronę. Otóż waniliowe rajdy tak naprawdę miały pewien zauważalny poziom trudności w porównaniu do retailowych, tylko sęk w tym, że podobnie jak przy levelowaniu, trudność tutaj należy rozumieć zupełnie inaczej niż w dzisiejszym WoWie. Ja to nazywam w ten sposób. Trudność waniliowych rajdów nie zawiera się w trudności walk i ich mechanik samych w sobie, tak jak w dzisiejszym WoWie, tylko bardziej we wszystkim innym naokoło. Czy same taktyki i mechaniki bossów były same w sobie ciężkie? Nie, a w każdym razie można sobie powiedzieć z czystym sumieniem, że nie mają one najmniejszego podjazdu do dzisiejszych Mythic Raidów. Na bossach w Molten Core są to naprawdę po 1-2 mechaniki. Sytuacja poprawiła się w dalszych tierach, aż przy Naxxramasie tak naprawdę mogliśmy już mówić o prawdziwych bossach z taktykami, które trzeba było znać i wykonywać. Ale pierwszą kwestią, którą w tym miejscu musimy mieć na uwadze, to są znowu te czynniki zewnętrzne wynikające z innego umiejscowienia w czasie. Gdy te rajdy wychodziły oryginalnie, to nikt nic nie wiedział o grze. Nie było poradników do giru, jak grać klasą, dobrze zrobionych taktyk na bossy, jak się girować itd. Co więcej, nawet sam sprzęt był znowu zupełnie inny. Dziś Vanilla ładuje się w 2 sekundy, ale na komputerach w tamtych czasach to nie jeden rajder grał w pokaz slajdów w czasie walki z bossem, gdzie jeszcze było 40 typa wokół niego. No i wreszcie nie było tak wykształconego światku rajdowego, jaki jest dziś. Koncept w ogóle rajdu jeszcze raczkował, więc tym bardziej zorganizowane grupy rajdowe idące po jakiś World First czy cokolwiek. Dlatego właśnie oryginalnie to trwało tak o wiele dłużej niż dziś. I z drugiej znowu strony, przy tych klasikowych World Firstach na uwadze trzeba mieć, że raz, że myśmy od dawna znali absolutnie każdą taktykę na każdym bossie, zanim jeszcze rajd wyszedł i na przykład to, jaki resistance i konsumki są na niego potrzebne, co znowu nie miało miejsca oryginalnie, gdy rajd wychodził, to też World Firstowe gildie miały po prostu to po 100-kroć obcykane przez lata grania na prywatnych serwerach. Dlatego też raz jeszcze pamiętajmy, WoW Classic to nie jest i nie był 1:1 to, czym był WoW Vanilla. Co więcej, nawet jeśli chodzi o samą trudność sensu stricto, to ona jednak trochę też była. Pomijając już takie rajdowe niuanse jak przypisywanie healerów do konkretnych tanków czy celów z 5 seconds rule i takich rzeczach, to przede wszystkim często mechanik na bossach może było mało, ale spieprzenie ich było bardzo karające. Tak samo nawet czyszczenie trashów bywało autentycznie trudniejsze niż robienie samych bossów, bo na przykład wipe na Anki Rush często wiązał się ze zrespawnowaniem wszystkich mobów i cały proces dojścia do ciała i rebuffowania zajmował strasznie dużo czasu. Ale przede wszystkim śmierć. Powiedzieć mogę z pełną świadomością, że śmierć na rajdzie w Vanilli była stokrotnie bardziej karająca niż na retailu. Oprócz wysokich cen napraw w świecie, gdzie gold jest bardzo po prostu rzadkim zasobem, jest to głównie zasługa tzw. world buffów. Gimby nie znają. Otóż chodzi o to, że gdy oddawany był turn i nowy quest item z niektórych finałowych bossów, to na wszystkich w obszarze był wrzucany 2-godzinny buff. Problem? Te buffy były zajebiście mocne. Różnica pomiędzy, dajmy na to, DPS-em, który ma pełen zestaw buffów, a tym, który ich nie miał, potrafiła wynosić połowę zadawanych obrażeń. I naturalnie, wraz ze śmiercią, traciłeś je wszystkie. Więc jeśli zagapiłeś się na bosie i umarłeś, albo moje ulubione, grałeś na serwerze PvP i ktoś cię po drodze do rajdu zabił lub ci te buffy zdispelował, to tak naprawdę przestawałeś robić DPS czy healing do końca rajdu. A teraz nawet lepiej. Jesteście na Naxxramasie, na którym czyścicie trash i musicie bardzo uważać, bo wszystko jest ze sobą blisko zestakowane. I jedna osoba się zbyt bardzo wychyli lub mak niecelnie zblinkuje i dupą spuluje dodatkową paczkę trashu, to najczęściej oznaczało to wipe. I cały rajd te buffy traci, a wy możecie się pożegnać tak naprawdę z wyczyszczeniem rajdu. Wyobrażacie sobie zapewne, jak dużą toksyczność to generowało. Tak samo jeśli macie tak zwanego progress bossa, to tak na dobrą sprawę macie tylko jedno efektywne podejście, by go zabić, bo po pierwszym wipe'ie tracicie połowę swojej zdolności. No i z drugiej strony oznaczało to, że przed każdym rajdem te world buffy trzeba było w ogóle zdobyć, co nie zawsze było łatwe. Co więcej, jak wam się już udawało być w odpowiednim czasie i miejscu, by world buff otrzymać, w tym polecieć na wyczyszczony dungeon Dire Maul, raz jeszcze co każdy rajd, to musieliście nie grać, aby czas buffa nie leciał. Wylogowywaliście się i nie można było się zalogować na swoją postać aż do rajdu. A pamiętajcie też, że jeśli chodzi o te quest itemy, w tym na przykład głowa Onyxii, to dostawała ją tylko jedna osoba w całym rajdzie i oddać tego questa mogła tylko raz na postać. Istnie świetny game design. I to do tego stopnia, że nawet najtwardsi klasikowcy tego nienawidzili. Ale szczerze, z drugiej strony, raz, że dodawało to pewnego poziomu trudności do tych w gruncie rzeczy łatwych rajdów, to generowało to naprawdę fajne widoki. Jak na przykład w jeden moment wszyscy się logują, bo na serwerowym Discordzie poszło info, że idzie buff, i nagle jest 1000 osób w jednym miejscu, po czym wylatują ze Stormwind na gryfach wielkiej armii w stronę Booty Bay. Albo nie daj Boże zrobisz tak zwany ninja pop i wystrzelisz swojego world buffa uprzednio, tego nie ogłaszając publicznie, to dostawałeś po prostu lincz i ostracyzm społeczny na najwyższym poziomie. Ale znowu wpływało to na tę potrzebę tworzenia tej serwerowej społeczności, znowu umacniając te waniliowe więzi socjalne. Więc okropny design, ale generujący naprawdę unikalne sytuacje. W końcowym okresie klasika wprowadzili oczywiście też te chronobuny, którymi mogliśmy konserwować world buffy na później, ale to już była naprawdę końcówka. Ale żebyśmy mieli jasność, w absurdalnej karalności śmierci nie chodziło tylko o world buffy, ale również inne, bardziej regularne tak zwane konsumki, czyli eliksiry, jedzenia i tak dalej. Z nimi w Vanilli był jeden zasadniczy problem. Otóż były one w kurwę drogie. Bez jaj, na konsumki na jeden wieczór rajdowy na spokojnie wydawało się po kilkadziesiąt do kilkaset golda. 1000 golda było warte wtedy 100 zł, więc można rzec, że za każdy rajd się płaciło prawie jak za abonament. A uwierzcie mi, że gildie naprawdę tego wymagały. I znowu, masz world buffy, na które zmarnowałeś czas i często też pieniądze, jak na Dire Maul czy Sunflowerową mafię z Felwood, i Zenek dupą w trakcie rajdu coś spulował i 1000 golda i czas idą do śmieci. I to jest też w ogóle odpowiedź na pytanie, czy w waniliowym endgame'ie było co robić poza rajdami. Pozornie nie, ale W praktyce jak najbardziej, bo pozarajdowy endgame polegał na farmieniu golda w ten czy inny sposób, ponieważ ekonomia o zawyżonych kosztach to na rajderach po prostu wymuszała. Też ta potrzeba pieniędzy wykreowała popularność takiego fajnego rodzaju rajdu z pugiem, zwanego Gold DKP Run, który polega na tym, że dropione z bossów itemy idą pod goldową licytację, w trakcie której ci nidujący się przebijają nawzajem, a cały gold jest na końcu dzielony pomiędzy resztę uczestników. I to też tworzyło naprawdę fajne sceny i znowu społeczność, jak się wszyscy ustawiali w kolejki po golda, loot i tak dalej. To wszystko i wiele innych przykładów to właśnie jest ta trudność w tym takim szerszym rozumieniu. I takich rzeczy było o wiele więcej. Na niektóre bossy musieliśmy zakładać odpowiedni resistance gear i kupować tego typu potiony, trzeba było robić długie atonomenty, patrzę zwłaszcza na ciebie, Onyxio, ich chorobliwie długi quest chainie w Blackrock Depths, czy wreszcie samo nawet organizowanie 40 osób na rajdzie, które najpierw jako grupa trzeba w ogóle dostać do tego rajdu, zwłaszcza znowu na serwerach PvP. Albo to, że na niektóre bossy potrzeba było jakiegoś specjalnego itema, jak na przykład płaszczu z łusek Onyxii na Nefarianie. To naprawdę były rzeczy mające ten taki fajny oldschoolowy smaczek, które totalnie by nie pasowały do dzisiejszej gry, ale miały ten flavor w tamtym klimacie. Ja w ogóle jestem fanem dystrybucji lootu zwanego DKP, czyli dostawanie punkty za zabijanie bossów z gildią, które potem się wydaje na loot zamiast RNG rolowania i szczerze bardzo się cieszyłem, że popularność tego systemu przetrwała w klasyku nawet w 2021 roku. I znowu to wszystko powyższe wpływało na zawiązywanie się tych więzi socjalnych, bo na przykład ekonomia o wysokich kosztach powodowała, że jak chcieliśmy jakiś skraftowany item czy enchant, na które recepty też często niełatwo było zdobyć, to też marża z tych usług była bardzo dotkliwa przy całościowym jakby koszcie, w związku z czym usługi te świadczono w ramach gildii, jak i istniały całe guild banki ze swoją całą księgowością, przysięgam, true story, która prowadzona była na różnych stronach, a w grze po prostu były one postacią w WoWie. Znowu takie oldschoolowe smaczki, które są fajne w klimacie staroszkolnego MMORPG, a które w dzisiejszym WoWie odebrane byłyby jedynie jako niepotrzebna uciążliwość. I mógłbym tak jeszcze gadać i wymieniać o parogodzinnych battlegroundach, o zdobywaniu legendarnych i ikonicznych broni i o wielu innych unikalnych dla oryginalnego okresu rzeczach, ale ten filmik musi się niestety kiedyś skończyć, a i tak mi jak zwykle wyszedł o wiele dłuższy niż myślałem, więc myśli końcowe. WoW Classic mało tego, że był sukcesem, to wręcz przełomem, a w ślad jego poszło również parę innych gier. Niestety teraz serwery Classic Era od premiery osobno Burning Crusade Classic świecą absolutnymi pustkami. Podejrzewam, że Blizzard, czy też ktoś inny, kiedyś połączy istniejące serwery i otworzy też nowe, idące progresywnie od nowa przez swoje fazy. Jest to niewątpliwie przeżycie zupełnie inne niż aktualny WoW i tak, owszem, jest w tym wiele mojej nostalgii i dzieciństwa. Teraz sobie w ogóle uświadomiłem, że nie doliczyłem swoich postaci oryginalnie wylewelowanych, ale no to już w sumie TBC było. Nie zgodzę się jednak z tezą, że Classic to tylko nostalgia. WoW z tamtych czasów był po prostu innym, ja to nazywam podgatunkiem MMORPG w wydaniu staroszkolnym w stosunku do tego, czym jest teraz. Ja się swoim Classic Experience czuję spełniony i pewnie jeszcze kiedyś w życiu go zakosztuję raz jeszcze. A teraz jesteśmy już po premierze i czekamy na następną fazę The Burning Crusade Classic. Więc dzięki za oglądanie, piszcie w komentarzach swoje odczucia wobec WoWa Classic, zarówno te dobre, jak i te złe. A ja tutaj na koniec jeszcze zamieszczam taką kompilację wybranych nagrań i screenshotów z mojej gry w Classica w takim oldschoolowym stylu. Zapraszam.